Przewielebny księże rektorze, przewielebni księża, bardzo, bardzo kochany księże Krzysztofie i wy, entuzjastycznie, kochani młodzi przyjaciele. Bardzo dziękuję za kolejną prowokację, ażeby wydrzeć mnie z mojej gawry i ażeby przyjechać tutaj, dzielić się z wami entuzjazmem polskiej młodzieży, która nad brzegami Warty, a ściślej jeziora, które jest chrzcielnicą Polski, żeby dzielić się entuzjazmem i radością wiary, która jest naszym skarbem, i wspaniałym dziedzictwem. Szkoda, że nie mogę was widzieć, szkoda, że nie mogę widzieć waszych oczu, ale wyobraźnia podpowiada, że jesteśmy w głębokiej komunii. Dziękuję za waszą spowiedź, za to, że przystąpimy do komunii. Być razem u komunii to jest rzeczywiście to. Chciałbym podzielić się refleksją pozornie oddaloną od dzisiejszych czytań, ale refleksją głęboko związaną z tymi czytaniami, a także z wczorajszym dniem świętego Stanisława Kostki, patrona naszej polskiej młodzieży. To, co powiem, będzie trochę jak gdyby pozamiataniem przed przyjęciem łaski. Kiedy dawniej ktoś opuszczał zakon, rzucał kapłaństwo, to staliśmy onieśmieleni i mówiliśmy, no cóż, nie potrafił współpracować z łaską. Myślę, że może inaczej, bardzo lubię podglądać, jak nasza młodzież dojrzewa. Kiedyś po skończonej letnicy szedłem spać, a młodzież do rana przychodziła. Ale ojciec Konrad Hejmo z Rzymu, kiedy przyjechał, to stał jak kołek i patrzył przechodzącym pod bramą ludziom w oczy. I stałem z grzeczności przy nim, a potem zobaczyłem, że tego spojrzenia w oczy ludziom nie oddałbym za miliony. I teraz słaniając się, stoję do rana, aż przejdą ostatni. I patrzenie ludziom w oczy to jest coś nieprawdopodobnego. Jan Paweł II patrzył ludziom w oczy. Ale wracam do tego wątku, że nic tak nie cieszy jak ludzkie dojrzewanie. Szczególnie boli to u tych, którzy są kapłanami. Urósł taki wielki, taki wykształcony, a widać, że nie do końca. Coś brakuje. Dziewczyny wspaniałe, takie piękne, czegoś brakuje. Egoizm, egocentryzm nas ludzi bardzo blokuje. Dlatego lubię podglądać, jak w duszpasterstwie chłopcy i dziewczyny, a później moi cudowni przyjaciele kapłani, 1500 kapłanów nad Lednicą, wspaniałych, jak orły zlatują. Lubię patrzeć, jak oni wszyscy dojrzewają i ciągną mnie za sobą. Myślę, że to jest zawsze walka z egoizmem i z egocentryzmem. Nic tak nie boli, jak patrzenie na człowieka, który mógł się rozwinąć, a się nie rozwinął. Mógł wzrosnąć, a nie urósł. Ojciec Walenty Potworowski do mnie zawsze mówi, ja się spowiadam z tego, że się drę na studentów, wykrzykuję, besztam ich, a ojciec Walenty raz mnie podsłuchał i mówi, dlaczego krzyczysz na nich? Co oni są winni, że nie urośli? No może jednak trochę są winni. Zrobić miejsce łasce, żeby była współpraca tego, co naturalne, z łaską Bożą. Łaska Boża to jest ten dar od Boga, który zakłada i powiększa, uwznaśla naszą naturę. Gracja, jak nas uczono, suponić, suponuje, zakłada, perficit udoskonala i elewat podnosi, lewarek, prawda, naturę. I to jest, warto o tym pamiętać, że to, co Boże, nie czyni destrukcji tego, co ludzkie.
ale przyjechaliśmy tutaj na lednickie spotkanie, ażeby odebrać impuls wzrostu i rozwoju. O tej wielkości, o której mówi dzisiaj Ewangelia, która jest zupełnie inna, aniżeli wielkość tego świata. Kiedyś w duszpasterstwie młodzież zamykała mi usta, mówiąc: ojcze, ja się kształcę, mam naukę języka, naukę jazdy konnej, chodzę na tańce, no proszę ojca, inwestuję w siebie, to będę kiedyś służyła społeczeństwu i kościołowi, będę bogactwem. Ja tak długo bezradny cierpiałem, dopóki nie dotarł do mnie bardzo ciekawy artykuł pani Elżbiety Sujak o rozwoju człowieka we wspólnocie i przez wspólnotę zakonną. Na bazie tego genialnego moim zdaniem artykułu chciałbym wskazać kilka torów rozwoju, który możemy mówić, że to jest pełnia człowieczeństwa. On jest jak akord, on harmonizuje, on jest piękny. Przyjeżdża się na Lednicę po impuls wzrostu i impuls pełni. Jesteśmy tutaj wszyscy w większości przecież po studiach. Umiemy czytać i pisać, dlatego nie możemy zadowalać się tylko pobudzaniem naszej pobożności, ale ta pobożność musi być bardzo refleksyjna. A zatem pisze pani Elżbieta Sujak, że najłatwiej uchwytnym rozwojem człowieka jest rozwój intelektualny. W to inwestujemy, to zauważamy, to wszyscy to rejestrują egzaminy, mamy stopnie, prace, dyplomy i to jest, prawda, najbardziej mierzalny rozwój intelektualny. Ale to nie jest wszystko. Mówimy przecież, że taki wykształcony, a taki prosty, taki wykształcony, a taki niekulturalny, taki wykształcony profesor, ale rzuca żonę, dzieci, rozbija rodzinę, taki jakiś jest niemoralny. Taki wykształcony, a nie zna podstawowych zasad współżycia z ludźmi. Wykształcenie jest rzeczywiście bezcenne. Proszę sobie wyobrazić, że Pan Jezus umiał czytać i pisać. Pan Jezus czytał i pisał. Kiedy 1000 lat później nasz Mieszko przyjmuje Pana Jezusa, przyjmuje chrzest, jest niepiśmienny. Człowiek piśmienny nazywał się homo literatus, znał litery, umiał składać litery. Ludzie niepiśmienni nazywali byli tłumem idiotę. Niepiśmienni, idioci. Ci, którzy umieli czytać i pisać, później w średniowieczu nazywali się klerkami. Mój profesor przed śmiercią powiedział mi: wiesz, jak nas nauczyli czytać i pisać, to musimy przede wszystkim się modlić. Dlatego propozycja brewiarza. Rozwój intelektualny wymaga stałego bodźca, nigdy nie jest zakończony i dlatego trzeba bardzo uważać, że kiedy zrobi się doktorat i idzie dalej, to już kiedy nikt nas nie pilnuje, musimy się sami pilnować i musimy zadbać o rozwój umysłowy w naszej wierze. Nie można spocząć tylko na wiadomościach pierwszokomunijnych, do bierzmowania. Człowiek z wyższym wykształceniem powinien mieć wyższe wykształcenie w dziedzinie religijnej. 2000 lat kultury to jest jednak coś. Ale rozwój intelektualny i poziom intelektualny nie jest wszystkim. Bardzo drugim ważnym poziomem, na który zwraca autorka tego artykułu, jest umiejętność dostosowania się do środowiska, do zakonu, w kościele, wzięcia udziału w liturgii. Inny równolegle przebiegający rozwój to jest rozwój człowieka przez przystosowanie się do stawianych mu wymagań. Umie się zachować, umie odpowiedzieć na pytanie, umie się zachować w kościele, nie demonstruje siebie w sposób, nie zmusza innych do tego, aby słuchali odprysków jego umysłu, jego niezrównoważonej emocjonalności, umie się dostosować. Bardzo ważna jest to umiejętność. Umieć być z ludźmi, nasze przysłowie mówi, jeśli wszedłeś między wrony. Trzeci tor rozwoju to rozwój uczuciowy. Bardzo ważny.
niedorozwój emocjonalny wielu ludzi no, skłania do życzenia, pozostawia do życzenia. Ludzie niedorozwinięci emocjonalnie, uczuciowo. Jesteśmy tutaj po to, ażeby sobie zdać z tego sprawę, ażeby reagować proporcjonalnie, ażeby reagować pięknie, ażeby siebie nie, swoich prymitywnych odruchów nie eksponować, żeby swoje prymitywne, nie powiem zwierzęce, reakcje zachować w dyskrecji, żeby nie być głośniejszy niż inni, ale rozwój emocjonalny, umieć do drugich ludzi zareagować pięknie, być osobowością otwartą, zauważać drugich ludzi, przełamywać swój egoizm i egocentryzm, płakać z płaczącymi, śmiać się ze śmiejącymi. I to jest rzecz niezwykle ważna, która w dzisiejszej sytuacji rodzin dysfunkcyjnych pozostawia wiele do życzenia. Nasze dziewczyny, nie znające pocałunku ojca, nasi chłopcy, nie znający przytulenia matki, są ludźmi, nie powiem wybrakowanymi, ale są ludźmi obolałymi i te zranienia może leczyć Pan Jezus. Nie jesteśmy tu po to, aby celebrować własne smuteczki, jak mawiał ksiądz arcybiskup Życiński, celebrować własne smuteczki, ale jesteśmy tu po to, ażeby leczyć mocą Jezusową nasze zranienia i jako ludzie pełni entuzjazmu, jako ludzie rozwinięci wszechstronnie, tworzyć cudowną wspólnotę Kościoła, która objawia miłość Pana Jezusa. Rozwój człowieka przebiega zawsze w relacji do ludzi i do wartości. I to jest bardzo ważne, że my jako ludzie jesteśmy na służbie wartości. Ksiądz Tischner lubił powtarzać, człowiek to jest byt zwrócony ku wartościom. W zależności od tego, jakim wartościom służymy, tyle jest w nas człowieczeństwa. Następnie autorka zwraca uwagę na to, że nasz rozwój przebiega od egoizmu do altruizmu, od egocentryzmu do alterocentryzmu, to znaczy ten drugi jest dla mnie centrum, bo w niego wcielił się Chrystus. Twarz drugiego jest dla mnie wyzwaniem. I abyśmy już więcej nie żyli tylko dla siebie, lecz dla tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Chrystus, jak mówiłem, już zainaugurował nową epokę życia dla drugich. Ten drugi, służba drugiemu, ten drugi jest ważniejszy niż ja. Kiedy mówię do studenta, pomóż mi, on mówi, czy ojciec nie widzi, że pije herbatkę? Widzę. Odłóż herbatkę i będziemy służyć jakiemuś, któremu buzię wytrzemy, pupę podtrzemy, jeść damy, coś pomożemy. Odłóż herbatkę. Prawda? Czy ojciec nie widzi, że pije kawę? No, mówię, widzę doskonale. Prawda? To ten drugi i jego potrzeba jest wyzwaniem. Nie moje samopoczucie egocentryczne, egoistyczne, ale ten drugi. Z powodu tego drugiego robimy lednicę. Z powodu tego drugiego szalejemy dla Chrystusa, prawda? I myślę, że ten drugi jest coraz ważniejszy, staje się coraz ważniejszy. W małżeństwie ten drugi, potem dochodzi dziecko, ten trzeci, prawda? I to jest życzliwość, uczymy się tego. Ten drugi wymusza na nas jakąś postawę. Uczuciowość musi się wyzbyć i uwolnić od nastrojów. Wiara nastrojowa nie jest twórcza. Wiara sentymentalna nie jest kreatywna. Mówiłem o tym, powtórzę tylko dla całości obrazu, że trzeba włączyć do wiary intelekt, rozum. Nauczyć dzieci rozumu. Nauczyć myślenia w wierze. Największa władza w człowieku rozum musi być włączona do służby prawdą objawionym, prawdą wiary. Nie można wierzyć bezmyślnie. To uwłacza godności ludzkiej. Nie można. Wiary niezreflektowanej nie można przekazać.
Bo za pomocą czego? Nie mamy instrumentu, nie mamy pojęć, nie mamy języka. Infantylny język wiary budzi niesmak u dzieci. Drugi punkt, sentymentalizm. Uczucia religijne, wiara sprowadzona do uczuć religijnych. Wiara, która nie jest charakterem, cnotą, jakąś potęgą duchową, służbą żołnierską, tylko jest uczuciem religijnym, w zależności od schabowego czy wypitego piwa, nie ma żadnych wartości kreatywnych. Wiara, która nie jest charakterem, która nie jest obowiązkiem, która nie jest świadomością celów, powinności, jak powiedział Ojciec Święty, jest wiarą słabiutką. Z takimi ludźmi nie można nic zrobić, nie można się umówić na spotkanie. Przyjdziesz do duszpasterstwa, jak będę miała czas. Rozumiem, nie przyjdziesz, nie będziesz miała czasu. Dlatego i wreszcie indywidualizm. Indywidualizm. Wiara nie może się zamknąć w indywidualizmie. Dlatego kocham Lednicę. Kocham Lednicę za jej wspólnotowy charakter, za wspólnotowe śpiewy i tańce, za to, że pozwalacie się zaprosić do tego wspólnego impulsu, który idzie tutaj od ołtarza czy ze sceny. Jest nas tak dużo. Kiedy przyjeżdżają młodzi z Polski powiatowej, mówią: Boże, takie morze ludzi było. Jeszcze nigdyśmy tyle nie widzieli. Szaleją dla Chrystusa. Dlatego trzeba pokonywać indywidualizm. To nie filozofia. Filozof żyje z tego, co wymyślił. Człowiek religijny z tego, co usłyszał. Wiara ze słuchania we wspólnocie. I dlatego musimy walczyć, czy uświadomić sobie, że emocjonalną wiarą niewiele zrobimy. Emocjonalną wiarą nie pobudzimy siebie do rozwoju. Emocjonalną wiarą nie pobudzimy siebie. Może dam przykład. My nie możemy być amatorami wiary. Amatorzy teatralni grają, kiedy mają ochotę, wzruszają się i płaczą. Zawodowy aktor nie może płakać. Nie może się wzruszać. Ludzie mają płakać. Ludzie mają się wzruszać. Zawodowy aktor, genialny aktor, potęgą swojej woli zmusi własne uczucia i własne wnętrze do tego, aby ci, na których służbie on pozostaje, mieli te reakcje, które on pragnie im przekazać i z nimi się podzielić. Amatorzy płaczą i ślinią się, ale publiczność jest zażenowana i się śmieje. Weźcie na przykład tę nowelkę Tonio Krieger, Tomasza Manna, gdzie generał, prawda, czyta wiersze, mając przy boku pistolet, który mógłby całe towarzystwo zastrzelić. On ma inną moc i pisze swoje kiczowate wiersze i płacze, a ludzie nie wiedzą, kiedy on skończy i że już chcą wychodzić. A zatem myślę, że ludzie Lednicy muszą być profesjonalistami wiary, żołnierzami wiary. Nie tylko emocjonalnie, których uda się zaprosić emocjonalnie, bo będzie fajnie, przyjadą siewcy, podskoczymy. Czuję na własnej skórze, że od ubiegłego roku uczyniliśmy kilka kroków do przodu. Odmówiliśmy wspólnie nieszpory. Mamy brewiarze. Rzuciliśmy się na psalmy. I przez cały czas reflektujemy naszą wiarę. Spokojnie. Z mocą. I to jest cudowne. Uczuciowość w swoim rozwoju musi uwolnić się od nastrojów. My mamy świadomość naszych działań. I to jest nasza wielkość i nasza moc. Po prostu.